Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. To jakiś kolejny vlog. Ale tym razem vlog taki trochę budowniczy. Jak tam widzicie za mną znak Castorama, no to właśnie przyjechałem do Castoramy. Albo chcę z truskaweczce zbudować donicę na balkon. No i to jest właśnie, kuźwa, największy problem, że chcę. Dlaczego? Dlatego, że to już... taki, można powiedzieć, punkt honoru jest. Są donice, gotowce, ale żadna mi się nie podoba. Chcę zrobić taką, no, po pierwsze, własnoręczną, specjalnie dla truskaweczki, a nie gotowca. No to dobrze, no to przyjechałem, no i zobaczymy. Jestem już po wielu fazach projektowych i tak dalej. W SketchUpie coś tam próbowałem modelować. Natomiast to zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o real, założenie jest takie: szkielet z kantówek 5x5, wysokość do ustalenia, myślę, że maksymalnie 60 cm, natomiast jeżeli chodzi o głębokość samej skrzyni, samej donicy, no to tak spróbuję się zawrzeć w 40-50. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oni mają straszne ceny, kuźwa, straszne ceny, ale tu przynajmniej widzę, co biorę, a przez internet jest taniej, ale nie wiem, co biorę. Także no, taka właśnie jest różnica. No i co? Ja tutaj mam dwóch doradców, w tym Piotra, któremu bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie protipy odnośnie pracy z drewnem, bo ja nigdy czegoś takiego nie robiłem. To jest pierwszy taki projekt. No i w sumie nie wiem, czy i jak to wyjdzie, ale, no, ale będę się starał. To jedyne, co mogę obiecać. Będę się starał. Lecimy. No dobra, filmy ponagrywane, to można zabrać się teraz za budowę tego, co planuję. Przywiozłem, słuchajcie, w dniu wczorajszym w sumie, czyli 10 kwietnia, przywiozłem takie kantóweczki. Zamysł był taki, że te duże, one miały być 5x5, natomiast były tak krzywe i sękate, że i te sęki wypadały, że postanowiłem zmienić koncepcję i są 4,5x4,5. No, wybrałem najładniejsze, jakie były, i najprostsze, jakie były. Przewaliłem 82 kantówki tylko po to, żeby wybrać 9. Także no jedna to tam na zapas, bo one mają, powinny mieć metr długości. Założenie jest takie, że długość donicy to 70 cm, a krótszy bok 30. I ta kantówka będzie wykorzystana w 100%, więc tak de facto no to wziąłem 9 w razie W. No ale dobra. Będę się męczył piłą ręczną. Siema, dolcewity, siema. Wy tam sobie dolcewitujecie, a tymczasem ja postawiłem pierwszą linię cięcia. No to trzeba zacząć, nie? Ostre rżnięcie będzie. Dobra, zostały stworzone dwa boki. Jest bardzo ciężko, bo ja to wszystko, te komponenty montuję na tym stoliczku małym, tym tutaj, co widać koło donicy. Więc montowanie tych komponentów jest uciążliwe. Takich dużych, nie? No i jeszcze tylko zostały cztery długie belki, 70 cm. No zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, zrobiłem takie oto coś. Maja nie trzepie. No, ten szkielet jest tak idealnie nieidealny jak ja. Także tak i co? No i na dzisiaj koniec. Niech to wszystko dobrze siądzie, złapie się i... No i potem no, trzeba będzie to jeszcze dalej robić, bo to jest do omalowania. No a
potem do wykończenia. Jakimiś dechami, jakimiś ornamentami. Nie wiem, co mi do głowy przyjdzie. Zobaczymy. No i dobra. Wszystkie otworki pozatykane, pomaskowane. Teraz jak ten klej zwiąże jutro, no to się to wyrówna. O, a ja pracowałem na tym tutaj, co stoi ta areka, nie? No to kuźwa, spartańskie warunki, naprawdę, bez kitu. Na takim stołeczku. Jak myślisz, Maja? Czy te 70 cm to będzie dobrze, czy nie będzie dobrze? No, jak myślisz? No tutaj to trzeba jeszcze tę belkę środkową zamontować, Majuniu. Tak? Także... Dobrze, że na kątownikach jedziemy, prawda, Maja? To chyba to był strzał w dziesiątkę, powiem ci szczerze. Dobrze, że na to wpadłaś, tak naprawdę. Bo gdyby nie ty, to tych kątowników by nie było. Także jakbyś mi mogła tę taśmę tu przytrzymać, ale bardziej łapą, no to ja bym sobie odrysował, wiesz? Kochana jesteś. Pani kierownik produkcji, pani kierownik stolarki. To jest generalnie tutaj Generalna Inspekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Szkielet donicy omalowany lakierowejcą. No i teraz tutaj na tych dolnych ramach, nie wiem jak to nazwać, trzeba jeszcze wzdłuż zamontować jedną belkę. Ona jest zabezpieczona po prostu. Natomiast nie będzie tak czarna jak tamta, ale nie będzie jej też widać, bo tutaj na tym będą dechy, jeżeli chodzi o podłogę, nie? No i taki jest plan. Trzeba jeszcze załatwić deski na boki. No i na górę tutaj, bo tutaj jeszcze będzie takie obramowanie na górze. A ja znowu w Kastoramie. Tym razem po mniejsze kantóweczki i po deski. Są tutaj takie deski 2 cm na grubość, 10 cm szerokie i 2,40 długie. No i teraz muszę je znaleźć, bo są nawet w całkiem niezłej cenie, strugane. Tylko no właśnie, no muszę je znaleźć, tak? No tutaj 14,5. No ta to jest zdecydowanie za szeroka. Ja mam to wyliczone na dziesiątki, nie? Ale jeszcze 1,5 cm kantóweczki muszę dopaść gdzieś. No zaraz się będę rozglądał, zaraz będę patrzył. Pogoda jest do niczego, kurczę. No i właśnie, i się tak utrzymuje, a to leży i leży, leży odłogiem. No i dzisiaj już się wkurzyłem i trudno, no zaryzykuję. Owinąłem stelaż, ten szkielet streczem, tak żeby mi tutaj nie podwiewało tego niczego, bo ta folia malarska to ona hula, tutaj wieje i tak dalej. No i ten szkielet będzie robił teraz jako stolik roboczy, na którym będą te listewki tutaj leżały omalowane za chwilę. Jak popada trudno, no to trzeba będzie zdzierać i malować jeszcze raz, ale mam nadzieję, że jakoś to przetrwa. Pierwsza warstwa no, musi już być nałożona, bo ja nie mam też czasu na zwlekanie. Truskaweczka też by chciała coś tu posadzić, nie? No dobra. Teraz etap pracy polega na szlifowaniu desek. Dwie już oszlifowane. Coś się tu z kamerą stało. Dwie oszlifowane, dwie jeszcze czekają na oszlifowanie i to idzie na front. Natomiast no później trzeba malować. Także tak to wygląda. No i no szkielet cały czas służy jako ten stół roboczy, warsztatowy. Masakra po prostu. No ale dobra, no masakra, bo pogoda nie dopisuje, zimno jest, więc to malowanie to tak idzie strasznie opornie. No, wszystko oszlifowane.
dopasowane, posprawdzane, także elegancko. No to teraz malowanie. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo ładny rysunek słojów. Podoba mi się bardzo. No dobra, kolejny etap prac to... No to kolejne listewki wspomagające, wspierające i ozdobne jednocześnie, ale z tą ozdobą to ja bym nie szalał. Już tam część jest tych długich listew już przytwierdzona. I teraz boczne, no i tak dalej, no trzeba to omalować. Ale że to krzywulec, to wszystko trzeba było bardzo dokładnie poprzecinać i poopisywać, żeby wiadomo było, które jest gdzie. Damy radę. No dobra, donica jest złożona, omalowana, znaczy w odwrotnej kolejności. No i na razie prezentuje się w taki oto sposób. Znaczy no ona już by była funkcjonalna tak naprawdę, bo ma i podłogę i tak dalej. No ale zgodnie z założeniami to jeszcze nie koniec. No zobaczymy, jakie będą decyzje dalsze. Jeśli chodzi o kwestie rozbudowy tej donicy, bo tu jeszcze pergola ma być, no ale no, to się okaże. Jak na razie jest taki stan, jak widać. Znajduję się, proszę Państwa, na targówku fabrycznym przed firmą Padir, która wykonała mi zleconą pracę, wycinki w sklejce komponentów donicy i lampek. Czyli mamy jeden ozdobny element, taki bardzo ważny dla nas, czyli dla truskaweczki i dla mnie, jeżeli chodzi o kwestie związane z naszym życiem i tak dalej. Natomiast fronty lampek też zostały przygotowane. No to jeszcze tylko trzeba udać się do Castoramy z powrotem po te beznadziejne materiały drewniane, które oni tam składują. Natomiast może uda się dobrać jakieś kantówki, z których wykonam obrzeże donicy. Ona i tak już sama w sobie jest krzywa, więc to już jej nic nie zaszkodzi. Także o tyle dobrze. No i trzeba powoli już kończyć te donice, bo to już za długo trwa, zdecydowanie za długo trwa. Bo truskaweczka no, chciałaby coś sadzić w niej. Jedziemy. No i tak, drodzy Państwo, wygląda już gotowa donica. Tutaj miała być jeszcze pergola, ale ze względu na czas budowy tej donicy, który był naprawdę masakrycznie długi, z różnych powodów, a to przede wszystkim ze względu na mój czas, bo wiadomo, że tutaj dochodzi praca, dochodziły jeszcze podróże, gdzie nas nie było i inne jakieś różne czynniki, typu czynniki atmosferyczne, gdzie przy malowaniu, no to wiadomo, że musiało to schnąć, a było zimno albo padało. Ja w domu starałem się jednak nie malować, żeby tam nie śmierdziało, więc musiałem czekać na optymalne warunki pogodowe. A te były naprawdę różne. No i słuchajcie, i powstało, tak? Powstała ta donica. To jest prezent dla truskaweczki i ona jest stosunkowo wysoka, ponieważ rośliny, które truskaweczka tutaj zasadzi, no fajnie, żeby były właśnie wyżej, bo gdyby zdarzyło się tak, że truskaweczka by chciała umieścić coś tutaj poniżej, na podłodze, przy tej donicy, no to żeby te roślinki, które w donicy będą posadzone, no żeby były ciut wyżej, żeby były widoczne, żeby to tak kaskadowo, można powiedzieć, schodziło. Jedne niżej, drugie wyżej. Oczywiście donica jest, że tak powiem, zelektryfikowana, więc jest podświetlona. Jest to połączone z takimi pseudolampkami,
tutaj mamy taki przykład takiej lampki. Są tutaj wycięte napisy. To jest jedno z naszych haseł życiowych. Dwa serca, jedno życie. My to mamy wygrawerowane na pół na naszych obrączkach. No a tutaj przykładowo ten tekst, to chyba wszystkim Państwu jest znany. Kosmos to mało, no to kiedyś truskaweczka jak leżała wtulona we mnie, to tak nie mogła pojąć, jak to jest, że tyle dobrego nas spotyka, różnych takich fajnych rzeczy w życiu i tak dalej, no i powiedziała, że kosmos to mało. No a powinni Państwo znać ten tekst, choćby z uwagi na fakt, że jest to również tytuł mojego utworu, który możecie między innymi posłuchać na platformie Spotify czy na YouTubie. Jeżeli sobie wpiszecie Pabellus Kosmos to mało, to Wam wyskoczy. I to jest wszystko razem połączone. Pokażę oczywiście, jak się ściemni, jak to jest podświetlone i roślinki, które ewentualnie truskaweczka będzie chciała umieścić pod tą donicą, no będą właśnie też oświetlone, co może być naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt. Jest tutaj również zastosowany sterownik. Ja to wszystko montowałem, składałem tak, żeby można było korzystać z całej tej instalacji używając pilota, więc można regulować również natężenie światła. Diody, które zostały tutaj zastosowane, to światło ciepłe ze względu na to, że truskaweczka nie lubi zimnego światła, więc tutaj światło ciepłe jest zastosowane. Nie są to diody wielokolorowe, jest to jeden kolor. Natomiast intensywność, natężenie tego światła można regulować za pomocą właśnie pilota i sterownika, który tutaj został przeze mnie zastosowany. Zasilacz IP67, jeżeli chodzi o klasę wodoodporności, ale mimo wszystko i tak znajduje się tam w domu. Kabelek przechodzi sobie przez drugie skrzydło drzwi, ja to wszystko oczywiście muszę jeszcze pomyć, posprzątać, bo mnie się tam, jak widać, gdzieś tam lakierobejcą machnęło i tak dalej. A co do samej lakierobejcy, zostały zastosowane tutaj dwa kolory plus bezbarwny lakier. I tak jak szkielet nośny, taki powiedzmy stelaż, jest czarny, to tutaj zostały nałożone trzy warstwy lakierobejcy zgodnie z zaleceniami producenta, ale przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zakryć słoje. Natomiast jeżeli chodzi o wszystko to, co jest rude, tutaj zostały nałożone dwie warstwy, ponieważ tutaj zależało mi, żeby te słoje było widać, no i widać je. Natomiast sama lakierobejca, która tutaj zastosowana była zarówno w czarnym, jak i w rudym kolorze, to Altax. Producentem jest Altax. Jedni chwalą, inni nie. Zobaczymy, jak to się będzie tutaj spisywało. Jeżeli chodzi o te serca, które są widoczne w środkowej części frontu, ściany frontowej, no to tutaj to kiedyś było jedno serduszko. Ja to kiedyś zaprojektowałem. A zresztą od szkolnych lat to serduszko w takiej postaci rysuję, bo kiedyś mi się kopnęło, chciałem dziewczynie narysować i mi się kopnęło, a się okazało, że fajnie wygląda. No to potem takie pnącza tutaj zacząłem domalowywać, od których odchodzą gałązki i mniejsze serduszka. Natomiast kiedy poznałem truskaweczkę, no padło to hasło dwa serca, jedno życie, no to doszło drugie serce. Ale tutaj z uwagi na fakt, że jest to wycinane w sklejce i jest to stosunkowo wąskie, no to usłyszałem, że niemożliwym będzie zrobienie właśnie tych ala pnączy. Więc jest to prostszy projekt, który tutaj widać, ale my wiemy, o co chodzi. I to jest najważniejsze. No i co? No i teraz trzeba poczekać, aż truskaweczka posadzi sobie tutaj roślinki. Mam nadzieję, że te roślinki będą szczęśliwe w swoim nowym domku, że będą rosły jak na drożdżach, no i że utrzymają się długo.
Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego mini vloga z budowy. Łatwo nie było. Ta donica, ja to powtarzam, że ona jest dokładnie taka jak ja, czyli idealnie nieidealna, no bo jest oczywiście krzywa. Natomiast jest na nóżkach pozycjonujących. Można tutaj to wypoziomować, te donice, także ona się nie kiwa na całe szczęście. Wynika to, ta krzywizna wynika z różnych powodów. No przede wszystkim, zaczynając od początku, to materiał. Materiał był kupowany i wszystko było praktycznie kupowane w Kasoramie, gdzie nawet w dniu wczorajszym, czyli 15 maja 2024 roku, kiedy byłem w Kasoramie, rozmawiałem z pracownikiem, on sam powiedział, że drewno, które przyjeżdża, jest mokre. I oni, jak to trzymają, to jak to jest jeszcze spięte, to się jakoś trzyma, ale jak to rozetną i umieszczą w stojakach, to drewno się wichruje. Więc nie ma się czemu dziwić. No to już te kantówki, one już były na wstępie krzywe. Ja grubościówki nie mam, żeby to równać i tak dalej. No a druga kwestia związana z krzywizną, no to jest jakby, to są posiadane przeze mnie narzędzia, czyli piła ręczna. I no nie ma bata, żebym ręcznie rżnął tak, żeby było prosto. Więc to tak jest. Natomiast tu Skaweczka powtarza, że takie rzeczy ręcznie robione, no muszą mieć w sobie coś nieidealnego, żeby było wiadomo, że to nie maszynowe. Może ma rację. A może takiej się strasznie podoba, to nie, nie, no podoba jej się. Mówiła, że jej się podoba. Natomiast pozostałe te elementy dekoracyjne, to są elementy dekoracyjne, które ja znalazłem. Właściwie to przypadkowo natknąłem się na nie. Tak mi się spodobały, doszedłem do wniosku, że one bardzo tutaj pasują. No więc je zakupiłem, zostało przesłane. No i jest. Różyczki tutaj po bokach, bo z drugiej strony na boku również jest dokładnie tak samo. Ale one są ciut wyżej umieszczone ze względu na fakt, że łączenie desek tutaj na bokach, no niestety ta różyczka nie była w stanie przykleić się na płasko, bo jest leciutka różnica poziomu. Także już doszedłem do wniosku, że truskaweczka tę różyczkę dopasowała, tak? Ja doszedłem do wniosku, że może tak być, czemu nie? Nie jest centralnie po środku, ale ujdzie. No dobra, proszę Państwa, nie przedłużając, bo to już 10 minut praktycznie tego nagrania. Ja Państwu dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Piszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. Pierwszy raz robiłem taki projekt. Pierwszy raz projekt stolarski, no i elektryczny jednocześnie. No i cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.